Na tym filmiku chciałbym Państwu pokazać, co się dzieje, gdy ekspres wyłączamy. Czyli wykonaliśmy sobie kawy czarne, kawy mleczne, wszystkie jakie były możliwe. Chciałem Państwu pokazać, jak wygląda płukanie się tego ekspresu. Oczywiście wyłączamy ekspres głównym wyłącznikiem. Proszę zobaczyć. Wówczas ekspres leje do ociekacza resztki brudnej kawy, które się znajdują w wylewce. Możemy postawić sobie jakiś pojemnik, a może on lać bezpośrednio do ociekacza. Tak samo wylewka do kaw mlecznych też jest płukana w tej chwili, ponieważ była używana. Jeżeli wykonujemy tylko kawy czarne, to ta wylewka się wówczas nie płucze. Ekspres wie, kiedy wypłukać tę wylewkę. Obwód mleka jest płukany. Była czyszczona ta wylewka, teraz jest czyszczona ta wylewka. Proszę zobaczyć. Ekspres się wyłącza i to jest wszystko. Termos chowamy sobie do lodówki, natomiast do umycia pozostaje nam sama rurka. Wystarczy w nią troszeczkę tutaj nalać wody, ona się przepłucze. Nie musimy korzystać z termosa. Możemy też wykorzystać sobie wężyk standardowy, długi. I wkładamy go sobie tutaj. I wkładamy go bezpośrednio do jakiegoś, nie wiem, czy szklanki, czy jakiegoś pojemnika z mlekiem. O, tak jak ja mam tutaj. Wkładamy i ekspres sobie bezpośrednio stąd pobiera mleko. Wygoda jest taka, że nie musimy myć tego termosu później. Tamtych uszczelek, które są w nim. Także mamy dowolność. Albo krótka rurka i termos, albo długa rurka. I bezpośrednio czy to z jakiejś szklanki, czy z pojemnika na mleko.